Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam już w 72. odcinku zagramy w Mountain Blade Warband. Ludziska, między odcinkiem troszeczkę się zmieniło, ponieważ postanowiłem sobie troszeczkę pograć tak poza odcinkiem, tak luźno. Jak widzicie, mam 157 ludzi, mogę mieć 160, ponieważ stoczyłem kilka ważnych bitw. Mianowicie, zacznijmy od początku. Gdy sobie tak tutaj grałem, nie oddalałem się za daleko od mojego klesa, dochodziłem koło Suno, patrolowałem i szła dość wielka armia Saranilów, z tego co pamiętam. No Saranilów, tylko z nimi mam wojnę. Znaczy już nie, ale teraz powiem dlaczego nie. No i tak idzie ich kampania wojenna i chcą mi zająć stamtąd gdzieś nadchodziła, stamtąd otędy i ja widzę, że idzie w kierunku Uxhorn. Ja tak postanowiłem szybko sobie zwołać kampanię wojenną, bo tam jest chyba 60 ludzi, prawda? O ile pamiętacie, dobrze. Zwołałem kampanię wojenną, większość moich lordów się dołączyła. No i idziemy. Poszedłem ich zaatakować i się okazało, że moich ludzi było 340, a przeciwnika chyba było 780. I to była dość epicka wojna, ponieważ udało nam się zwyciężyć. Dlatego mogę mieć 160 ludzi, bo dość sporo doświadczenia dostałem. I awansowała właśnie moja postać na kolejny poziom, mam już 43. I znalazłem dwie dość wartościowe zbrojnie. No dwie tak, jedna 7000 była warta, a druga chyba 8000 ileś, no chyba 600 coś. Tak więc je sprzedałem i troszeczkę na tym kasiorki zarobiłem. Ale niestety, no udało nam się pokonać właśnie Saraniów i się mnie przestraszyli, znaczy mojego królestwa, i postanowili z nami zawrzeć rozejm. Tak więc z nikim na razie nie mamy wojny, czekamy aż ktoś nam wypowie. Tak więc moi lordowie, myślę, że będą mogli odpocząć, moje wioski także. Podczas gdy grałem, to jedną wioskę mi właśnie Srenidzi splądrowali, niestety. No i cóż, martwi mnie to, że mam przeciętne morale, podczas gdy stoczyłem przed chwilą epicką bitwę. Tak więc ludzie ode mnie odchodzą, trzech właśnie mi przed chwilą odeszło, tak więc mnie to troszeczkę martwi. I nie wiem, co z tym za bardzo poradzić, wiecie. Ale w tym odcinku się może zajmiemy, nie wiem. Z racji tego, że nie mam z nikim wojny, moi dalej sobie patrolują, to kurczę, pójdziemy sobie na arenę i zapytamy się, gdzie będą jakieś pobliskie turnieje. Możemy sobie odwiedzić. Raividin, Halmar i Achmerat. Daleko. Nie chcę się jeść aż taki kawał. Czekajcie, obrócę podkładkę. Sprawiłem sobie podkładkę pod myszkę, bo troszeczkę głośno biurko nią uderzyłem. Znaczy no nie tyle co uderzyłem, ale było słychać jej stukanie, tak więc teraz myślę, że nie będzie. Kurczę, no i co ja mam zrobić, żeby sobie poprawić morale? Naprawdę nie wiem. Dawaj Alan, łapiemy gnoja. No, dołączę po mojej stronie. 195 do 201. Chcę sobie tak troszeczkę... Ten odcinek będzie luzacki, wiecie co? O, 0 renomy dostaniemy, nie dziwię się. Jesteśmy tak silni, że spokojnie. Ten odcinek będzie taki luzacki, połazimy sobie... Aha, mieliśmy jeździć koło zamku Nelak, sprawdzić tam garnizon. Przygotujemy się w razie ewentualnej wojny, którą nam któreś z Państwa na pewno powie. Mam nadzieję, że to nie będą Nordowie tym razem. Mam taką naprawdę szczerą nadzieję. Przesuńcie się panowie, ja też chcę troszeczkę pozabijać. Zyskacie jeszcze więcej doświadczenia. Dobra. No nawet jednego zabił Lord Alam. Leśnego bandytę. To dobrze. Naprawdę dobrze. No i zwyciężyliśmy. Kurczę, nie. Jeżeli ludziska. O, tu będzie do was prośba. Jeżeli wiecie jak poprawić dość skutecznie morale, to możecie mi napisać co jest najskuteczniejsze, żeby poprawić sobie dość wysoko morale. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie. No a my idziemy. Kergici mają wojnę z Saranidami. Dobrze, niech giną. Chociaż... Nie, dobra. Będzie problem, bo Kergici mają z nimi wojnę, z nimi i z nimi. To raczej prawdopodobne jest to, że Kergici jako drugie państwo się dość
mocno rozpadnie. No chyba, że im się wybroń, że uda im się wybronić. Nie wiem jak, jakie oni mają siły i wojska. Ja po drodze będę sobie wybijał także bandytów jakichś jak spotkam. O, cześć. Oni mi oczywiście uciekną. Niestety. Idzie jakiś Kergit. O, dobra, cześć. To sobie ich zaatakujemy. Czemu? Bo możemy. Bo możemy. A właśnie, przepraszam, nie pamiętam nazwy, ale jest dość późno. Ale jeden z moich widzów napisał, żebym poszedł do miast nordyckich i poszukał ich mieczy, bo oni mają jakieś tam lepsze, większe obrażenia zadają. I jakoś tam ich tarcze. Myślę, że to zrobimy. Nie wiem, czy w tym odcinku, ale myślę, że będziemy mogli to zrobić. Strzelałem mi po butach, bo wiedzą, że się zasłania tarczą. Dość mądrze, bo buty to jest najsłabszy mój ubiór w mojej zbroi. Znowu pełno tu bandytów ze zbrojami skórzanymi. O, ten miał futra. Dobra. Troszeczkę żałuję, że tamtej bitwy z Saranidami ostatniej nie nagrałem, ale naprawdę ludziska nie miałem warunków do nagrywania jakiegokolwiek. Tak więc no niestety bywa. Ale na pewno jeszcze w tej serii nie jedna będzie epicka bitwa. Jak nie oblężenia, tak i obrony. O, ja wam to ludziska gwarantuję. Skoro mamy całe królestwo zająć, no to naprawdę troszeczkę to potrwa jeszcze. Dobra, dostał w dupala kopala. Okej. Ten ma toporek akurat, zaraz pewnie toporek wyjmie. No, nawet nie zdążył, no ale to już jest jego problem. O, tam nasz walczy. Rycerz. Bez problemu da sobie radę, myślę. Patrzymy, zaraz go zabijają. To by było... No, prawdopodobne. Czekaj, idę ci na pomoc. Wow. No, chłopak ma problem. Spokojnie, dotrwaj. Dobra. Kooperacja, multiplayer normalnie. To jest jakiś... To tak naprawdę to jest inny gracz. On jest takim koksem. Dobra. Troszeczkę denerwujące są, szczerze mówiąc, te walki w obozach bandytów. Bo oni się respawnią z jednego końca mapy na drugi koniec i to takie latanie bezsensowne jest. Ale... No już trudno. To już trudno. O, kolejny bez koszuli. Chodź tu, panie kolego. Gin! Mój mnie blokuje. I zabrał mi doświadczenie. Nie. Skaczemy. O, ale skok! Pół centymetra, ale ważne, że podskoczył. Dobra. Gdzie ktoś jeszcze został? Wszyscy? Nie, gdzieś na wzgórzu chyba jeszcze strzelają. Zaraz... Aha, no, zbiegają ze wzgórza. No dobra, więcej głów do ścięcia. Mnie to cieszy. No, gdzieś się zrespawnili, bo jest lag. Nawet ich chyba słyszałem, ale... No dobra. Czekajcie, podgłoszę sobie słuchaweczki. Dobra. Test, okej. Okay. Wszystko okej. Okay. O, teraz za głośno, jak się muzyka włączyła. Wow. Okej. W porządku, mój żołądku. No. Dobra. Łupy są moje, no... Nieciekawe te łupy. Nie, nie. A morale dalej przeciętne. Strasznie, kurde, ciężko jest. Nie wiem, kto tutaj tak wpływa na to, że morale są niskie. Może to najemnicy. To jest prawdopodobne. Proszę, won mi stąd. Nie, może to oni. A może i to nie oni. Nie. A tu jest jeszcze jedna wioska oddalona od nas. Wow, ja całkiem o niej zapomniałem. Tą wioskę trzeba będzie komuś przyznać. Do kogo ona należy?
Do Bunduka. A tak, bo to jest pod Uxhol ta wioska. Ta i ta są pod Uxhol, a te dwie pod Suno należą. Czyli Bunduk ma tą wioskę, tą ma kto inny i tą. Dwie wioski i miasto. No to zdecydowanie za dużo jak na niego. Sprawdźmy, kto nie ma wioski. O, to nie będzie głupie. Informacje. Aha, jeszcze mamy to zrobić. Ile mamy czasu? 20 dni, spoko. Borcha. Ty masz Hanum. Dobra, ty masz wioskę. Marnit? Marnit nie ma wioski. Gdzie on się znajduje? Zamek Rybilet. Proszę mi pokazać. Tutaj. Aha, on pewnie gdzieś Suno patroluje. To damy mu tą wioskę, bo biedak nie ma żadnej. Musi patrolować moje miasto. Stolicę. Nizar. A Nizar ma? Jak nie, to Nizarowi dam, bo Nizar jest troszeczkę ważniejszy dla mnie. Jest przede wszystkim silniejszy. Nie, Nizar nie ma. To mu pomożemy i damy mu wioskę. Tak zrobimy. Aha, tak nie mogę przyznać. Musimy iść do Suno i Suno będzie mieli Kleti i ona tam rozdaje wioski. Już wiem, jak to działa. Ale my walczymy z kolejnymi bandytami. Jak już mówiłem, to będzie odcinek taki bardziej luzacki. Pogramy sobie. I tym podobne. Na razie nie chce mi się iść do tego zamku Nelak, jest to za daleko. Niech sobie tam Bachestru i ten drugi lord radzą jakoś. Jedna goła ścięta. Druga i nie trzecia, bo nie trafiłem. Jej! No. No panie, no panie. Bandyto, gińżesz. Czy gdybym ja tu jeszcze trafiał? Ja nie jestem przyzwyczajony do tej podkładki od razu mówiąc, dlatego będę musiał czułość myszy zmienić w opcjach. Ale to poza odcinkiem. Co ja się będę teraz na odcinku męczył? Dobra. No, Nizar został zraniony. Wow. Też nie, no Nizar nie jest. Nie, no dam Marnidowi. Marnid jest lepszy chyba. Nizar ma tylko 18 ludzi. Co to jest? Dobra. Idzie król, tak więc trzeżcie się go. Kleti. Proszę mi tutaj porady dawać. Mogę kogoś wysłać? Nie mogę. Wow. Aha, bo muszę mieć jakiegoś NPC-a w swojej drużynie. No tak. Nie mogę, ale chamstwo. Kurde. No dobra. Co to jest? Nie, na razie nic tu nie będę dawał. Czekajcie, tam była jakaś lady. Jeszcze nigdy z nią nie rozmawiałem. Zagadajmy do niej, może będzie się chciała z nami zabawić. Cześć, lady. A to jest tego Deglana. O kurde. To jest żona jego. Aha. No to raczej się z tobą nie zabawię. Szkoda. Potrzebujesz rycerza. A szczerze mówiąc, to żałuj. Jak nie potrzebujesz się zabawić. Kurde. Nie wiem, co możemy zrobić, naprawdę. Rozejrzyjmy się, jak tam sytuacja wygląda u Rodoków. Czy dodali więcej sił? Kurczę, dali dużo sił, wow. No to będzie trudno, chociaż jak kampanię zwołamy. Nie, spoko. Tutaj? Tutaj jest dalej 100 ludzi, to spokojnie zajmiemy. Nawet sam mogę zająć. Zresztą tak zrobię. Na to miasto zwołam kampanię wojenną, przyznam jakiemuś mojemu lordowi. Potem ja stąd wyruszam sam, tak tędy, 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 atakujemy ten zamek.
I ten zamek może sobie przyznam, może nie. Lagi, nie. Jakież to jest smutne, że mam lagi. Kurczę, muszę coś zrobić z tymi moralami. Nie, o serio, Liska, jak wiecie, to napiszcie mi, jak zdobyć szybko morale jakieś. No, jest Martin nawet. 4-3. Kurde, nie złapię ich. 3664. Spoko. Gdzie są ci bandyci? A, uciekałem jak nie powiem co. Troszeczkę połazimy. Może zaraz nawet czas przyspieszymy, żebyśmy... żeby nam ktoś wojnę powiedział. Poniżej przeciętnej, no for fuck's sake. Zaraz zacznę mi odchodzić. Patołachy jedne. Joki lak, OMG. O, cześć, cześć, cześć. O. Gin! Wow. Jestem królem, wszyscy stać. Ej, Jeremiah, słuchajcie mnie, no. Ja sam ich wykoszę. Ja ich sam wykoszę. Czemu? Bo mogę. A nie, będą mi się tutaj pchać jak Żydzi po mięso. Nie, nie ma tak łatwo. Ja tu jestem waszym królem i tutaj macie się mnie słuchać. Jak nie, to wpierdziel. Wygnam was i co zrobicie? Nic nie zrobicie. Cześć, panie bandyto. Nic mi nie zrobisz, bo jesteś słaby. Ła. No może niektórzy coś zrobią, jak będę miał takie lagi. No dobra, no niech wam będzie. Wow, ale lagi, ale lagi. Z podskoku. O kurde. No gdybym jeszcze trafił. Dobra. Nie chcę mi się tamty gonić. No straszne lagi są, no szkurwa mać. Ja pierdziele. To jest chyba powód, żeby się z wami pożegnać. Bo coś... Jakiś proces musi być uruchomiony w tle. Albo taka mapa kitowa. Nie. Nie mapa. No dobra. Już byliście. Dobra. Szybko. Już? Okej. Okay. Nice. No dobra, Liska, tak więc myślę, że ja się zanim pożegnam. To był taki luźniejszy odcinek. I będę grał teraz poza odcinkiem. I poczekam do momentu, aż ktoś nam wypowie wojnę. Tak więc trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.